O, cześć, jesteście. Dzisiaj zaczniemy nową serię na temat środowiska programowania Processing. Całkiem od zera. O co chodzi z Processingiem? Jest to środowisko programistyczne, które jest nakładką na Javę, podobnie jak Greenfoot, który jest zestawem bibliotek do pisania gier, tak Processing bardziej skierowany jest w kierunku rysowania różnych artystycznych rysunków, w kierunku przedstawiania danych na postaci graficznej, które przychodzą na przykład z Arduino. W każdym razie na przykładzie Processinga zaczniemy podstawy programowania, dlatego że Processing jest bardzo łatwy w początkowych etapach. Nie trzeba dużo wiedzieć, żeby osiągnąć jakiś tam efekt. Zacznę od pobrania Processinga na stronie processing.org w dziale Download. Pojawia się pytanie o zapłatę, ale jest to wyłącznie wsparcie, jest to wyłącznie kwota, którą możemy przekazać, ale nie musimy. Processing jest pełny darmowy i możemy go całkowicie legalnie i darmowo pobierać bez wnoszenia opłat. Oczywiście zachęcam, jeżeli ktoś jest w stanie tutaj wspomóc fundację, która tworzy to środowisko, jeżeli komuś to środowisko się spodoba, żeby chociaż niewielką kwotą wesprzeć. Ja na chwilę obecną wybiorę, że no donation, zero wsparcia i pobieram. Jak widać, są tutaj wersje dla różnych systemów operacyjnych, dla Windowsa, dla Linuxa, dla macOS-a. Ja w tej chwili nagrywam na macOS-ie, także macOS-owa wersja. No i pobiera się plik z rozszerzeniem zip, archiwum. Program się pobrał, uruchamiam zipa. No, macOS ma tak niestety głupio, że sam rozpakowuje natychmiast do tego katalogu, w którym zostało pobrane. Nie potrafi obsługiwać zipów tak jak inne systemy w normalny sposób. No więc od razu mi tutaj rozpakował. Rozpakował mi processing.app. W przypadku systemów Windowsowych i Linuxowych sytuacja będzie troszeczkę inaczej wyglądała. Będzie to po pierwsze nie jeden plik app, który zawiera całość. Tutaj to też jest archiwum w przypadku macOS-a, ale będzie tutaj więcej plików. Na chwilę obecną przeciągam sobie processing do moich programów i uruchamiam. Tak, i na moim ekranie pojawiło się środowisko programowania Processing. Teraz chciałbym pokazać, jak się instaluje Processing, czy w zasadzie jak się pobiera Processing w systemie Windows. Sytuacja jest banalna, podobnie jak w przypadku macOS-a. Wystarczy wejść na stronę processing.org, download. Tutaj wybrać kwotę, jaką będziemy wspierać producentów. Można również wybrać no donation, aczkolwiek zachęcam do wsparcia fundacji. Download. I wybieram sobie już tym razem nie macOS, tylko wersję dla Windowsa. No ja mam 64-bitowy, więc wersję dla Windowsa 64-bitową. No i tu, jak widać, chcę się pobrać Processing ZIP. Mogę sobie go zapisać gdzieś, żebym już go miał na przyszłość w postaci ZIP-a zapisany. Tak, po chwili oczekiwania pobrał się Processing ZIP. No wchodzimy do ZIP-a w przeciwieństwie do macOS-a, który automatycznie to rozpakowuje. W przypadku Windowsa mamy tutaj kontrolę, nie będzie nam od razu zaśmiecał dysku. Możemy sobie zajrzeć, czy to jest to, o co nam chodziło. I przegrać gdzieś, no na przykład na pulpit, tak? Najszybciej mi w tej chwili jest to skopiować sobie na pulpit. Jest tutaj dosyć dużo elementów, więc to kopiowanie potrwa. W przypadku macOS-a było troszeczkę szybciej, dlatego że tam mam dysk SSD. Poza tym tamte elementy są spakowane jeszcze podwójnie w pliku .app. Tutaj jest tych elementów no parę tysięcy, 3000 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, tych plików. No więc troszeczkę trwa, zanim to się skopiuje. Dobrze, i po chwili ściągania, rozpakowywania na moim pulpicie już znalazł się katalog Processing 3.2.3. Wchodzę do niego i uruchamiam po prostu program Processing Exe. Mogę zrobić sobie skrót na pulpicie, mogę sobie to przenieść w jakieś inne miejsce, nie musi to być na pulpicie. Tak mi było po prostu na chwilę obecną najprościej. I środowisko Processing jest gotowe do pracy. Mogę sprawdzić, czy program się uruchamia. No, tu się pojawia pytanie jeszcze z Firewalla, czy Java, tak, Java, ok, zezwalaj. I w tym momencie okienko programu w Javie ze środowiska Processing zostało uruchomione. No, z pustego szkicu, ale o tym, co dalej, to już w dalszym części. No tak, nadszedł czas, żeby zainstalować środowisko Processing pod Linuxem. Ja na przykładzie Ubuntu Studio, jest to taka odmiana Ubuntu, która jest dla grafików, dla filmowców przeznaczona.
Wchodzę na stronę download. Tak jak do tej pory, no chwilowo nie będę wspierał, bo jest to pokazowe pobieranie w część Linux. No to jest 64-bitowy Linux, tutaj także 64-bitowy. No i on pobiera mi tutaj TGZ. No, nie wiem czemu akurat się uparło to otwierać VLC, no ale to tak Firefox pod Linuxem już niestety ma. Więc zapisuję pliczek do pobranych. Zapisz katalog użytkownika. Pobrane. Zobaczmy processing. Tu już się normalnie otwiera w menadżerze archiwów. No i muszę podobnie jak w przypadku Windowsa po prostu to wykopiować. Tylko tu niestety będzie trudniej, ponieważ po wykopiowaniu, no jest tutaj processing, ja sobie go może przerzucę, bo tak jak mówię, będzie trudniej, więc ja sobie go przerzucę do katalogu mojego użytkownika, do tego tutaj, żeby mi już na pulpicie nie zaśmiecał. OK. I teraz no nie wystarczy niestety poklikać, żeby uruchomić. To jest Linux, także tu po klikaniu akurat jeszcze Vima mi uruchamia. No i jest takie troszeczkę to dziwne, bo pokazuje mi zawartość w Vimie tego, co tam było. Nie, ja sobie tutaj muszę niestety utworzyć aktywator na pulpicie. No nazwę sobie go Processing 3 na przykład, bo jest to wersja 3. Polecenie. I tutaj Tristan, processing. OK, utwórz. I teraz mnie pyta, czy nadać prawa uruchamiania dla tego aktywatora. Nadaj prawa do uruchamiania i processing już się pięknie uruchamia. Ten skrót nie ma ikonki takiej jak w Windowsie, ale jest, działa, uruchamia nam środowisko processing. Mogę spróbować pusty szkic, skompilował się, uruchomił. No i dalej mogę programować już identycznie jak w macOSie, jak w Windowsie, pisząc po prostu szkic tutaj. Także tu tym utrudnieniem było to, że po rozpakowaniu w jakieś miejsce trzeba utworzyć aktywator na pulpicie czy w jakimś tam miejscu. Można mu też tu ikonkę zmienić oczywiście, ale nie wiem, czy taka ikonka w paczce jest. Zaraz się przekonam, bo tu jej nie ma oczywiście, bo się tu nie wrzuciła. Także wezmę sobie pliki obrazów i wejdę. No, ewentualnie jakąś taką mogę tutaj dobrać, powiedzmy z About, no tej znanej z Windowsa. Być może, że gdzieś tu jest w tym archiwum, ale o, Icons może tu będzie. Ajej, uciekło mi. No tutaj jest ta ikonka znana z Windowsa, czyli mogę sobie ją tutaj o podpiąć i wtedy już mam razem z ikonką środowisko, które się uruchamia. No i tu już, tak jak mówiłem, działamy tak jak i w innych systemach.